jeśli chodzi o analizę, żeby z tego materiału wydobyć jak najwięcej. Wyjaśnił kierownik podzespołu dyżurnet.pl Martyna Różycka. Żeby jak najszybciej móc dotrzeć do ofiary, która jest uwidoczniona na tego rodzaju materiałach i żeby można jej było udzielić pomocy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie zespołu 90% ankietowanych deklaruje, że pornografia dziecięca w internecie to poważny problem, ale zaledwie 2% wie, gdzie najlepiej zgłosić przypadki natrafienia na takie treści w sieci. 2% osób wie, co zrobić, to znaczy, że tak praktycznie prawie nikt nie wie, co zrobić. Mówi Marcin Bochenek, dyrektor pionu rozwoju społeczeństwa informacyjnego NASK. Mówimy, możesz zrobić to, możesz pomóc. Reaguj, zgłoś. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Biblia Pauperum to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się wieczorem w Warszawie. Zwiedzający mają otrzymać odpowiedź na pytanie, czy współczesna grafika może być użyta do ilustrowania Biblii. Autorzy wystawy, dziennikarze i publicyści prezentują ilustracje twórców zajmujących się zwykle grafiką artystyczną i użytkową. Tym razem ilustratorzy dostali do opracowania fragmenty Pisma Świętego. Katarzyna Kucharska-Hornung. Na co dzień pracujemy z grafikami. Doświadczenie pracy z nimi mówi tyle, że oni swoją kreską, swoim obrazem potrafią wprowadzić nasze teksty na dużo głębszy poziom. Potrafią powiedzieć coś jeszcze w formie wizualnej metafory, która działa błyskawicznie. Też jakby żyjemy w takiej kulturze, która karmi się obrazami. Obraz jest szalenie ważny. Na tę wystawę wybraliśmy takie fragmenty Pisma Świętego, które dotyczą kwestii społecznych, ubóstwa. Są pewnym wezwaniem do solidarności, do otwartości na cudzoziemców. Są fragmenty, które dotyczą naszego stosunku do planety. Mnie osobiście się to szalenie podoba. Jest to bardzo współczesne i bardzo młode i takie poszukujące. Najpierw przemawiał obraz, a potem pojawił się tekst, więc jest to jakaś naturalna kolej i wydaje mi się, że wciąż jest świeże. Wystawę będzie można oglądać od jutra do 25 września w rotacyjnym Domu Kultury w Stołecznym Jazdowie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22:33. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój. Tak mówił na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arrayolos Andrzej Duda. Prezydenci m.in. Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Finlandii spotkali się w Sofii. Andrzej Duda podkreślał, że wszyscy uczestnicy szczytu byli zgodni co do tego, że projekt europejski jest istotny. Wszyscy opowiedzieli się za tym, że musi trwać i pozostać otwarty na inne państwa. Nie ma dzisiaj państwa w Unii Europejskiej, w którym poziom życia obywateli przed wejściem do Unii byłby wyższy niż dzisiaj. Nie ma dzisiaj takiego państwa w Europie. Na obecności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu zyskują wszyscy i co do tego chyba nie ma specjalnych wątpliwości. Polski prezydent uważa, że teraz Unia Europejska powinna zrobić wszystko, by Brytyjczycy, jeśli wspólnotę opuszczą, za kilka lat chcieli do niej wrócić. To jest jeden z papierków lakmusowych tego, czy Unia nadal będzie się rozwijała w dobrym kierunku, czy złym kierunku. Jeżeli za kilka lat obywatele Wielkiej Brytanii będą skłonni rozważać powrót do Unii Europejskiej, będzie to oznaczało, że proces budowy Unii Europejskiej jest cały czas procesem sukcesu. Andrzej Duda mówił, że Unia Europejska musi tak działać, by kojarzyć się z wolnością i rozwojem, a nie z zakazami i nakazami oraz biurokracją. Więcej wolności i więcej wzajemnego poszanowania, ale także i koniecznej solidarności. To jest dla mnie przyszłość Unii Europejskiej, która zostanie zaakceptowana przez obywateli. Jednym z największych dorobków Unii Europejskiej są właśnie wolności. Wolności te podstawowe, które w Unii Europejskiej funkcjonują, które powodują, że ludzie mają poczucie zjednoczonej Europy. Polski prezydent podkreślał, że z wieloma problemami, na przykład kryzysem migracyjnym, poszczególne państwa same sobie nie poradzą. Między innymi w tym przypadku Unia musi pokazać, że potrafi działać sprawnie i szybko podejmować decyzje. Kolejne spotkanie przywódców grupy Arrayolos odbędzie się w przyszłym roku na Malcie. Polscy policjanci już patrolują ulicę Harlow w hrabstwie Essex w Anglii. Pojawili się w Wielkiej Brytanii po tym, jak na początku miesiąca zamordowano w tym mieście polskiego obywatela. Miejscowa policja uważa, że mogło to mieć podłoże ksenofobiczne. Ta obecność się nam przyda, podkreśla Alan Ray, inspektor z policji hrabstwa.
Zostali tu przyjęci z otwartymi ramionami. Są tu, by nawiązać bliższy kontakt z polską mniejszością. Oczywiście my czasem mamy z tym problem. Jeśli na przykład ktoś nie mówi dobrze po angielsku, koledzy z Polski nam w tym pomagają. Podkomisarz Bartosz Czernicki dodaje, że polska obecność ma poprawić bezpieczeństwo w okolicy. Celem naszej wizyty w Harlow jest nawiązanie współpracy z miejscową społecznością polską, a zbieramy od nich informacje dotyczące miejsc szczególnie niebezpiecznych. Takie sugestie przekazujemy miejscowym funkcjonariuszom. Pierwszy patrol mamy już za sobą, mówi sierżant sztabowy Dariusz Tybura. Odbyliśmy pierwszą służbę z kolegami z brytyjskiej policji w Harlow. Spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem brytyjskich obywateli, a także polskiej społeczności, która bardzo chętnie podchodzi do nas, wymienia swoje spostrzeżenia. Obaj policjanci zostali przesłani na wyspy z komendy głównej policji. Nie mają uprawnień do interwencji podczas patroli, towarzyszy im funkcjonariusz brytyjski. A brytyjski rząd przedstawił projekt nowego statutu BBC. Tak zwana Karta Królewska, która reguluje pozycję prawną nadawcy, ma obowiązywać przez 11 lat. Projekt uwzględnia prawie 100 tysięcy głosów, jakie padły w konsultacjach społecznych. Mimo że każdy brytyjski rząd prawicowy bądź lewicowy miewa zatargi z BBC, minister kultury Karen Bradley podkreśliła w Izbie Gminy, że karta wyraźnie uznaje potrzebę niezależności tego nadawcy. Karta wyraźnie uznaje potrzebę niezależności BBC, zwłaszcza w kwestiach programowych, i to BBC wyznaczy większość członków nowego zarządu. Abonament pozostanie kluczowym źródłem finansowania BBC. Projekt nowego statutu przewiduje też odebranie BBC samokontroli nad oceną skarg na sporne programy. Zajmie się tym niezależny Urząd Kontroli Komunikacji Ofcom, jak w przypadku wszystkich innych brytyjskich nadawców. Czołg z I wojny światowej stanął dziś na głównym placu Londynu. Ma przypomnieć Brytyjczykom, że mija dziś wiek, od kiedy broni tej użyto po raz pierwszy w historii, podczas bitwy nad Somą. Adam Dąbrowski. Ten dźwięk zwiastował rewolucyjne zmiany na polach bitwy XX wieku. To przerażające maszyny. Jeżeli stoisz naprzeciwko, jeżeli masz tylko strzelbę, a to coś jedzie na ciebie, plując ogniem na wszystkie strony, to musi mrozić krew w żyłach. Mówi mi Richard Smith, szef Muzeum Czołgów w Wellington. Przez lata była to bardzo sekretna broń. Konrad Rawiński z firmy Wargaming, producenta gry komputerowej World of Tanks. Stąd nawet się wzięła sama etymologia słowa tank. Oni udawali, że jest to generalnie wielki karnister na wodę. Pierwsze czołgi nie były zaawansowane technicznie, potykały się często o własne gąsienice, ale wkrótce sprawiły, że wojny totalne zaczęły pochłaniać więcej ofiar. A jak tłumaczy nasz rozmówca, ten czołg nie ma być tylko ciekawostką historyczną, ma też pełnić inną funkcję. Zachowywać pamięć historyczną o tych wydarzeniach i żeby one nigdy w życiu nie wróciły. W bitwie nad Somą zginęło lub zostało rannych około miliona osób. Czołg został przywieziony na specjalnej platformie z placu Trafalgarskiego ku Big Benowi, mijając siedzibę brytyjskiej premier przy Downing Street. Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Włoch i Wielkiej Brytanii na temat rokowań w sprawie Brexitu we Florencji. Korespondencja Marka Lenerta. Rozmowy muszą przynieść korzyść obu stronom, w tym przypadku Włochom i Wielkiej Brytanii, powiedział Boris Johnson. Podkreślił, że jego kraj chce opuścić traktaty, ale nie Europę. Pijemy tysiące litrów waszego prosecco. I nie chcielibyśmy wprowadzenia nowych opłat celnych, oświadczył szef brytyjskiej dyplomacji. Po rozmowie z nim Paolo Gentiloni zapewnił 600 tysięcy Włochów mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie. Przyznał, że istnieje potrzeba omówienia z Londynem nowych reguł w sprawie turystyki. Musimy zrobić wszystko, by Wielka Brytania pozostała aktywnym partnerem Unii Europejskiej, podkreślił szef włoskiej dyplomacji. A Francja i Niemcy starają się wypracować wspólne stanowisko przed szczytem Unii Europejskiej w Bratysławie. Spotkanie ma się odbyć jutro. Z Paryża Marek Lenert.
przyszłość Unii po opuszczeniu jej grona przez Wielką Brytanię oraz ustalenie kroków, jakie należy w obliczu tej sytuacji przedsięwziąć, były głównym tematem rozmów w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent François Hollande podejmował roboczym obiadem niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Temu tematowi będzie także poświęcony szczyt w Bratysławie. Szef państwa francuskiego przypomniał, że trzy sprawy będą miały priorytet w rozmowach przywódców 27 członków Unii. Chodzi o bezpieczeństwo zewnętrznych granic, o zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz o przyszłość gospodarki europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej młodych ludzi. Angela Merkel i François Hollande zgodnie przyznali, iż Unia Europejska znajduje się w kluczowym dla niej punkcie, od którego zależy jej dalsza egzystencja. Stąd konieczne jest wspólne i solidarne działanie wszystkich państw członkowskich. W Pałacu Elizejskim ustalono najważniejsze punkty dotyczące planu budowy przyszłości Europy. Relację tę przygotował Marek Brzeziński. Napływ migrantów na greckie wyspy był w sierpniu dużo niższy od rekordowego zeszłorocznego, oświadczył Frontex. W sierpniu tego roku przybyło tam 3430 uchodźców, o ponad 97% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Frontex zaznacza, że w sierpniu odnotowano jednak wzrost napływu migrantów w porównaniu z lipcem. Wtedy na greckie wyspy przybyło 2030 osób. Byli to głównie Syryjczycy, Pakistańczycy, Afgańczycy i Irakijczycy. Tymczasem mieszkańcy tych wysp rozpoczęli demonstrację, żądając natychmiastowej ewakuacji stamtąd uchodźców. Wczoraj na Chios doszło do starć protestujących z policją, która użyła wobec nich gazu łzawiącego. Do zamieszek włączyła się także grupa migrantów, która żądała przewiezienia ich do Aten. Na poniedziałek demonstrację zapowiedzieli mieszkańcy Lesbos, których domy znajdują się w okolicy ośrodka, gdzie rejestrowani są migranci. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego przebywa ponad 13 tysięcy migrantów. Tymczasem miejsc w lokalnych ośrodkach jest dla 7,5 tysiąca. A w całej Grecji utknęło już ponad 60 tysięcy migrantów. W Budziszynie na wschodzie Niemiec doszło minionej nocy do zamieszek z udziałem grupy uchodźców i mieszkańców. Interweniowała policja, która musiała ochraniać ośrodki dla azylantów. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak relacjonują lokalne media, w burdach uczestniczyło około 20 młodych uchodźców i około 80 mieszkańców, wśród nich zwolennicy skrajnej prawicy. Mieli oni wykrzykiwać hasła Budziszyn dla Niemców. Zdaniem policji to uchodźcy wywołali awanturę. Mieli oni także obrzucić kamieniami interweniujących funkcjonariuszy. Jak podaje gazeta Sächsische Zeitung, po opanowaniu sytuacji w centrum miasta grupa mieszkańców zaczęła prowadzić, tu cytat, polowanie na uchodźców, którzy pouciekali do swoich ośrodków. Przez całą noc obiektów musiała pilnować policja. Jak czytamy, zwolennicy skrajnej prawicy obrzucili kamieniami karetkę pogotowia, która przyjechała, aby opatrzyć rannego Marokańczyka. Po raz pierwszy w historii odbędzie się szczyt ONZ-u poświęcony uchodźcom i migrantom. 19 września szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego będą rozmawiali o problemie masowych przemieszczeń ludności. Mariola Raczka z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie mówi, że podczas spotkania światowi liderzy mają opracować wspólne podejście do problemu uchodźstwa i migracji. Ten szczyt rzeczywiście ma ogromne znaczenie, ponieważ jesteśmy świadkami przemieszczania się ludności i widzimy, ile tej ludności ginie. Już najwyższy czas, żeby ten problem rozwiązać, żeby zapewnić tej ludności migrację czy uchodźstwo w sposób bezpieczny, uporządkowany i przewidywalny. Szczyt zakończy się przyjęciem deklaracji mówiącej m.in. o ochronie praw wszystkich migrantów i uchodźców, reagowaniu na przemoc wobec nich i potępianiu ksenofobii. Mariola Raczka podkreśla, że spotkanie jest początkiem tworzenia strategii dotyczącej postępowania z uchodźcami i migrantami. Rozpoczyna się nowy rozdział, ponieważ świat musi dorosnąć do tego problemu i go rozwiązać. Tak dłużej być nie może, ponieważ prawa mniej więcej 20-23 milionów ludzi są łamane. Dziś w Warszawie podczas wideokonferencji w Ośrodku Informacji ONZ o poniedziałkowym szczycie mówiła Karen Abu Zaid, specjalny doradca sekretarza generalnego ONZ i ekspert do spraw masowych przemieszczeń uchodźców i migrantów.
Hillary Clinton wznawia kampanię wyborczą. Była sekretarz stanu zasłabła podczas obchodów rocznicy ataków z 11 września i przez kilka dni leczyła się z zapalenia płuc. Wczoraj lekarka Hillary Clinton zapewniała, że stan zdrowia kandydatki demokratów jest dobry i że będzie mogła pełnić funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Bałkowski. Hillary Clinton opuściła dziś swój dom w Chapaka na przedmieściach Nowego Jorku i jest w drodze na wiec w Karolinie Północnej. Następnie spotka się z przywódcami organizacji latynoskich w Waszyngtonie. Będą to pierwsze wystąpienia byłej sekretarz stanu od niedzieli, kiedy to poczuła się tak źle, że nie mogła o własnych siłach wsiąść do samochodu. Cieszę się, że posłuchałam zaleceń lekarzy i odpoczywałam zamiast pracować w czasie choroby, co zdarza się chyba wielu ludziom. Mówiła w wywiadzie radiowym. Wczoraj lekarka Hillary Clinton, Lisa Bardak, poinformowała, że była sekretarz stanu nabawiła się łagodnej, niezaraźliwej formy zapalenia płuc. Przepisano jej 10-dniową kurację antybiotykiem i zalecono kilka dni odpoczynku. Z opublikowanego raportu medycznego Hillary Clinton wynika, że jej ciśnienie krwi wynosi 100 na 70, poziom cholesterolu jest w normie, ma też dobre wyniki badań mammograficznych. Pewne informacje na temat stanu zdrowia przekazał także Donald Trump. Wynika z nich, że ma nadwagę i że zażywa lek obniżający poziom cholesterolu. Lekarz miliardera zapewnił jednak, że jego stan zdrowia jest bardzo dobry. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Minister finansów Paweł Szałamacha wyraził przekonanie, że budżet na przyszły rok umożliwia realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu i jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów. Minister przedstawił dziś na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wstępny projekt budżetu na rok 2017. W ocenie pracodawców zaplanowane dochody są zbyt optymistyczne, a wydatki zbyt duże. Jak zaznaczył Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, jest to budżet ryzykowny. Jeśli chodzi o dochody, wydaje się, że część z nich może być trudna do osiągnięcia. Jeśli chodzi o wydatki, no, sądzimy, że one są absolutnie nadmierne w obecnej sytuacji w Europie czy w gospodarce światowej. Widzimy bardzo dużo ryzyk, że dochody będą nieosiągnięte i w związku z tym deficyt może niestety być większy niż został zaplanowany. Zdaniem Jacka Adamskiego ryzykowne jest chociażby to, że część dochodów ma być uzależniona od efektywności podejmowanych przez rząd działań dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. Ryzykiem jest też uzależnienie tego, co się stanie w przyszłym roku, od opinii zewnętrznych, czyli konkretnie od agencji ratingowych, uważa Jacek Adamski. Wystarczy, że jedna bądź dwie z nich obniżą rating Polski, a niektóre grupy inwestorów będą się wyzbywać polskich obligacji. To spowoduje spadek cen obligacji, żeby rząd zaciągnął nowy dług, będzie musiał te swoje obligacje sprzedawać taniej, w związku z tym koszt uzyskania pieniędzy będzie wyższy, stopy procentowe pójdą w górę, złoty może pójść w dół i okaże się, że 30 miliardów zaplanowanych na rok 2017 na obsługę długu zagranicznego po prostu nie wystarczy. Niektóre założenia przyszłorocznego budżetu krytycznie ocenili także przedstawiciele związków zawodowych. Jak powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda, budżet jest realny, chociaż dla jego związku nie jest satysfakcjonujące zamrożenie wydatków pracowniczych, jak chociażby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 0,0 zamrożenie płac w budżecie, bo z tego co pan minister Szałamacha mówił, że jest przygotowana kwota tam 1 300 000 000, ale to chodzi o sprawy związane zgodnie z ustawą o waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Nie ma nic, jest 0,0. Na pewno sprawa dotycząca waloryzacji najniższych rent i emerytur została podjęta. Od marca będzie to kwota 1 000 zł, ale my chcemy faktycznie przygotować konkretne rozwiązania waloryzacyjne, tak żeby faktycznie te najniższe emerytury nie traciły na wartości. Piotr Duda podkreślił, że związkowcy są zadowoleni, że są zabezpieczone środki na ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego. Krytycznie jednak odnoszą się do tego, że obecny rząd, podobnie jak poprzedni, chce z Funduszu Pracy finansować staże dla lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli. Piotr Duda podkreślił, że ten fundusz, na który składają się pracodawcy, ma za zadanie utrzymanie miejsc pracy. Ministerstwo Energii za rozbudową infrastruktury energetycznej w Polsce. Szef resortu Krzysztof Tchórzewski na warszawskiej konferencji Nafta i Gaz podkreślił, że jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Patrząc na to wszystko, co się dzieje w energetyce światowej, w bezpieczeństwie energetycznym, jeśli chodzi o to, co, w jaki sposób państwa Unii Europejskiej do tego podchodzą, więc stanowczo będę stał na stanowisku rozbudowy infrastruktury energetycznej. Patrząc
podstawowo, żeby ona zapewniała bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przedsiębiorców, jeśli chodzi o wykonywanie ich zadań. W ocenie ministra Tchórzewskiego bezpieczeństwo energetyczne Polski poprawia się. Traktuję to, co się dotychczas jako bardzo pozytywne stało, to, że jest terminal naftowy, to, że jest terminal LNG i także patrzę na to, że to bezpieczeństwo się poprawia w kontekście, patrząc na ostatnie dostawy surowców spoza naszej sfery oddziaływania, więc widzę i pozytywnie odbieram pewną odwagę naszych przedsiębiorców, jeśli chodzi o organizowanie dostaw z Iranu, Nigerii, Arabii Saudyjskiej. Minister Tchórzewski dodał, że Polska dąży do samowystarczalności energetycznej. Polska chce też przeznaczyć znaczne pieniądze na produkcję aut elektrycznych, małych samochodów miejskich. Mówił o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że świat nad tym rozwiązaniem pracuje od dawna. Polska do tej pory nie miała żadnego wkładu w rozwój tego typu rozwiązań. Minister Tchórzewski podkreślił, że nie chodzi o naruszenie rynku paliw konwencjonalnych. To jest także w interesie naszego ministerstwa, żeby ten rynek normalnie funkcjonował i żeby zmiany następowały ewolucyjnie, żeby nasze spółki energetyczne mogły też przechodzić na pewne rozwiązania ewolucyjnie. Planuje się wprowadzenie szeregu ułatwień dla właścicieli samochodów elektrycznych. Za darmo parkowanie, ktoś kto będzie takim samochodzikiem małym, który mało miejsca zajmuje. Na pierwsze lata szereg ułatwień jest bardzo szeroko pomyślany. Z punktu widzenia przygotowania także prawdopodobnie będą to na starcie i duże ułatwienia, jeśli chodzi o podatki i cenę. Plan rozwoju elektromobilności ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki. W UOKiK-u jest wniosek PGE, Taurona, Enei i Energii w sprawie zgody na utworzenie spółki Electromobility Poland. Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologiczno-naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców. Czytamy w piśmie złożonym przez spółki do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pielęgniarki i położne nie zgadzają się na zmiany w kształceniu tej grupy zawodowej. Ministerstwo Zdrowia rozważa powrót do kształcenia pielęgniarek w liceach i technikach medycznych. O 16:00 w Warszawie rozpoczęła się konferencja 13. Kongres Pielęgniarek Polskich. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas mówi, że ten zawód powinny wybierać osoby dojrzałe. Powstanie liceów medycznych budzi naszą obawę i niepokój. Mówimy stanowczo nie. Ja też kończyłam liceum medyczne, ale to było 40 lat temu i 40 lat temu na tamte czasy było to bardzo dobre. Ale świat poszedł do przodu, medycyna poszła do przodu. Odpowiedzialność w tej chwili zawodowa pielęgniarki i położnej jest przeogromna. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz podkreśla, że trzy najważniejsze organizacje działające w tym środowisku są w tej sprawie zgodne. My jako trzy korporacje jesteśmy tutaj jednomyślne, jednogłośnie mówimy o tym, że nie można obniżać poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych dla dobra pacjentów, dla rozwoju medycyny chociażby. Jesteśmy w innym czasie i to, co było dobre 40 lat temu, nie będzie dobre teraz. Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, który jest organizatorem kongresu, ma nadzieję na porozumienie z resortem zdrowia. Myślę, że jesteśmy w dialogu z ministrem. Aktualnie nastąpiło troszeczkę zneutralizowanie tej postawy i jesteśmy dobrej myśli. Zresztą mamy dzisiaj również przedstawiciela Komisji Europejskiej Struktur Pielęgniarskich, który również będzie mówił, jakie są tutaj wymogi i jakie są możliwości i ograniczenia. Według kierownictwa resortu zdrowia decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kierownictwo zapewnia, że nie będzie rezygnacji na poziomie licencjackim i magisterskim w kształceniu pielęgniarek i położnych.
Związek Nauczycielstwa Polskiego i Polskie Stronnictwo Ludowe podpisały 10-punktowe porozumienie w obronie polskiej szkoły. Wyrażają w nim opinię, że system edukacji nie może co kilka lat podlegać koniunkturalnym i politycznym zmianom oraz że powinien on dawać dzieciom i rodzicom poczucie pewności i przewidywalności. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że PSL jest przeciwny likwidacji gimnazjów, bo szkoła potrzebuje zmian jakościowych, a nie wymiany szyldów i pieczątek. Polska szkoła wymaga porozumienia ponadpolitycznego. Wymaga staranności i stabilności. Apelujemy do pani minister o rozwagę i rozsądek. O nie rewolucję, a ewolucję. O normalność dla polskiej szkoły. Ona jest niezwykle potrzebna. Prezes ZNP Sławomir Broniarz wyjaśnił, że celem tego porozumienia jest powiedzenie wszystkim, że szkoła nie może istnieć bez ucznia. To jest program, który jest nakierowany na interes dziecka, na interes ucznia, za jasnym przesłaniem dotyczącym nauczyciela, jego bezpieczeństwa zawodowego, socjalnego, dobrego wynagradzania, także przekonania, że program wychowawczy jest potrzebny, ale należy rozróżnić wychowanie od indoktrynacji, a więc dziecko, uczeń jako centrum uwagi życia szkolnego i przekonanie, że nie można niżu demograficznego traktować jako słowa kluczowego, które usprawiedliwia także nic nie robienie ze strony rządzących. Sławomir Broniarz poinformował, że Związek Nauczycielstwa Polskiego uruchomi jutro specjalny serwis www.niedobrazmiana.edu.pl. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe rozważa możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w polskiej szkole. A w Senacie odbyła się konferencja naukowa poświęcona żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych i ich roli w walce o suwerenność Polski. W konferencji, którą zwołano z okazji 74. rocznicy powstania tej formacji, wzięli udział jej ostatni żyjący weterani. Spotkanie otworzył wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej. Podczas powitania uczestników konferencji podkreślił, że należy ciągle przypominać historię Narodowych Sił Zbrojnych. Przez dziesiątki lat na ich temat albo milczano, albo mówiono źle. Stoimy przed szansą i dajemy możliwość temu, aby odkłamać historię, aby powiedzieć prawdę, która jest potrzebna nie tylko nam, dzisiaj obecnym, ale przede wszystkim naszym dzieciom. Senator i przewodniczący parlamentarnego zespołu miłośników historii, profesor Jan Żaryn, przypomina, że żołnierze NSZ walczyli zarówno z niemieckim, jak i z sowieckim okupantem. Kolejna rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych, z których Brygada Świętokrzyska wyrasta. Będziemy przypominać o tej formacji, która w szczytowym momencie organizacyjnym na początku 1944 roku liczyła do 90 tysięcy żołnierzy i oficerów polskich, którzy byli związani z politycznym obozem narodowym i identyfikowali się z jego założeniami. Narodowe Siły Zbrojne powstały z połączenia kilku organizacji podziemia narodowego. Były drugą pod względem liczebności formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Konferencje zorganizowały Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Parlamentarny Zespół Miłośników Historii. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Zawsze Aktywni, grupującym seniorów, przygotowała spoty telewizyjne. Mają one ostrzegać starszych ludzi przed tymi, którzy używając różnych forteli chcą ich okraść. Tak zwana metoda na wnuczka w różnych modyfikacjach nadal jest skuteczna, dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie spotów, mówi komendant Wojewódzki Policji w Lublinie Paweł Dobrodziej. Wyszliśmy z założenia, że trzeba wyjść z takim projektem jak ten spot filmowy, ponieważ starsi ludzie dużo oglądają telewizję, słuchają radia i to jest myślę, że dobry nośnik, żeby przestrzec ich przed tymi oszustami. W spocie zagrali seniorzy ze stowarzyszenia Zawsze Aktywni. Spoty będą emitowane od poniedziałku na antenie Telewizji Lublin. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się godzina 23, czas kończyć nasz magazyn. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i słuchania tam oczywiście naszych audycji. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje. Ja już dziękuję za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. W październiku 1938 roku wiceminister spraw zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Władimir Potiomkin stwierdził: nie widzę dla nas innego wyjścia, aniżeli czwarty rozbiór Polski. 17 września kolejnego roku te słowa stały się faktem.
Dzisiaj o godzinie 23.10 o czwartym rozbiorze Polski w audycji Nos Kleopatry będę rozmawiać z profesorem Janem Żarynem i doktorem Tomaszem Zomerem. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świt. Autopromocja. Minęła 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Brzoza nie miała nic wspólnego z katastrofą smoleńską. Takie zapewnienie złożył minister Antoni Macierewicz. W Wielkiej Brytanii powstanie elektrownia atomowa. To pierwszy taki obiekt od 20 lat. Polska będzie tworzyć samochody elektryczne. O szczegółach już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Zdaniem Antoniego Macierewicza zderzenie z brzozą nie mogło być przyczyną katastrofy prezydenckiego Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Minister Obrony Narodowej powiedział w TVP Info, że jest to najważniejsze ustalenie podkomisji badającej przyczyny katastrofy Tupolewa. Na pewno brzoza nie miała nic wspólnego z tą tragedią. Samolot rozpoczął rozpad co najmniej 60, zapewne ponad 100 metrów przed działką Bodina i przed brzozą. Tragedia zaczęła się dużo wcześniej w powietrzu, bez udziału jakichkolwiek naturalnych przeszkód, bo tam nie ma takich naturalnych przeszkód. Podkomisja, która została powołana przez Antoniego Macierewicza w lutym, zaprezentowała dzisiaj wyniki swojej pracy. Stwierdziła, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragment zapisu z rosyjskiego rejestratora. Uznała ponadto, że nie ma dowodów, iż generał Andrzej Błasik był w kabinie pilotów prezydenckiego samolotu w momencie katastrofy. W Wielkiej Brytanii powstanie pierwsza od ponad 20 lat elektrownia atomowa. Hinkley Point w hrabstwie Somerset to wielka inwestycja. Jej budowa będzie kosztować 18 miliardów funtów, ale też inwestycja budząca kontrowersje, bo udziały ma w niej kapitał zagraniczny z Francji i z Chin. O szczegółach Adam Tombrowski. Po tygodniach wahania rząd daje zielone światło. To ważne unowocześnienie dla naszych zapasów energetycznych. Zaspokoi 7% naszego zapotrzebowania dzięki ekologicznej energii, na której można polegać. Mówi BBC minister do spraw biznesu Greg Clark, ale wątpliwości pozostają. 1/3 inwestycji ufundowana zostanie przez Pekin, a w ramach umowy Chińczycy zbudują też kolejny reaktor w Essex przy użyciu swojej technologii. No i tu pytanie, czy Wielka Brytania powinna zgadzać się na zaangażowanie autorytarnego Pekinu w tak wrażliwy sektor? Czy rząd powinien dokładać do funkcjonowania elektrowni, bo gdy ta już stanie, Francuzi i Chińczycy będą mogli liczyć na subsydia. Barry Gardiner z Partii Pracy. Rząd deklarował, że rozważa na nowo każdy aspekt tej umowy, a teraz okazuje się, że nie zmodyfikuje astronomicznej ceny, jaką zapłacą podatnicy. Ocenia się, że elektrownia przyniesie krajowi około 25 tysięcy miejsc pracy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. We Włoszech rozpoczęła się operacja pod kryptonimem 500 euro na kulturę. Taką sumę otrzymają od państwa wszyscy, którzy w tym roku kończą 18 lat. Zarówno Włosi, jak i mieszkający tam pełnoletni. Inicjatywa stanowi część większej całości, podobnie jak przeznaczone na nią fundusze. Po zamachach we Francji i Belgii premier Matteo Renzi oświadczył, że staraniom państwa o zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa powinny towarzyszyć wydatki na kulturę, która również jest skuteczną bronią w walce z terroryzmem. Tak narodził się pomysł bonu dla 18-latków. Początkowo miała to być specjalna karta płatnicza. W końcu zdecydowano się na aplikację, która pozwoli świeżo upieczonym pełnoletnim wejść na stronę funduszu i pobrać stamtąd bon do zrealizowania w punktach, które przystąpiły do tej inicjatywy w księgarniach, teatrach, kinach czy muzeach. I tak do wyczerpania sumy 500 euro, która będzie w tym roku do dyspozycji ponad 570 tysięcy osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polska chce przeznaczyć pieniądze na produkcję aut elektrycznych, małych samochodów miejskich. Mówił o tym na konferencji prasowej w Warszawie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że świat nad tym rozwiązaniem pracuje od dawna, a Polska do tej pory nie miała żadnego wkładu w rozwój tego typu rozwiązań. Minister Tchórzewski podkreślił, że nie chodzi o naruszenie rynku paliw konwencjonalnych. To jest także w interesie naszego ministerstwa, żeby ten rynek normalnie funkcjonował i żeby zmiany następowały ewolucyjnie, żeby nasze
spółki energetyczne mogły też przechodzić na pewne rozwiązania ewolucyjne. Planuje się wprowadzenie szeregu ułatwień dla właścicieli samochodów elektrycznych. Za darmo parkowanie, ktoś kto będzie takim samochodzikiem małym, który mało miejsca zajmuje. Na pierwsze lata szereg ułatwień jest bardzo szeroko pomyślany. Z punktu widzenia przygotowania także prawdopodobnie będą to na starcie i duże ułatwienia, jeśli chodzi o podatki i cenę. Plan rozwoju elektromobilności ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki. W UOKiK-u jest wniosek PGE, Tauronu, Enea i Energii w sprawie zgody na utworzenie spółki Electromobility Poland. Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych i naukowych do kreacji oraz rozwoju elektromobilności w Polsce. Czytamy w piśmie złożonym przez spółki do UOKiK-u. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie będzie małe, choć na zachodzie i północy Polski miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od około 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 21-25 na przeważającym obszarze Polski, do 28 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 23. Sport. W Polskim Radiu 24. Jerzy Janowicz na ćwierćfinale zakończył swój udział w grze pojedynczej tenisowego Challengera w Szczecinie. Polak co prawda wygrał pierwszego seta 6-3, w drugim nawet prowadził 3-0, ale ostatecznie uległ Włochowi Stefano Napolitano w dwóch następnych setach 6-7, 4-6 i nie powtórzył sukcesu z Genui, gdzie triumfował w miniony weekend. Powiedzmy sobie szczerze, że do 3-0 w drugim secie mój przeciwnik w ogóle nie robił nic tak naprawdę na korcie. Wystarczyło przebić dwie piłki na drugą stronę. Jak poczuł, że nie ma możliwości stracenia, zaczął zupełnie inaczej grać. Ciężko było mi po prostu grać długie wymiany z nim, bo przestało tak naprawdę psuć, co było dla mnie troszkę zaskakujące. No nie ukrywam, że jestem wykończony po całym tym dwutygodniowym tripie. Ciężko się gra tyle meczów z rzędu i nie da się ukryć, że po tak ciężkim turnieju w Genui i po takiej podróży kryzys musiał przyjść. Dziś rozpoczęły się rozgrywki grupowe piłkarskie Ligi Europy, ale bez udziału polskich drużyn. Niemniej Łukasz Teodorczyk strzelił gola w 14 minucie dla Anderlechtu w wygranym przez belgijską drużynę spotkaniu z azerską Gabalą 3-1. Feyenoord Rotterdam pokonał Manchester United 1-0. AS Roma zaledwie zremisowała na wyjeździe z Wiktorią Pilsno 1-1. Ajax Amsterdam w wyjazdowym spotkaniu wygrał z Panathinaikosem Ateny 2-1, a Intermedional przegrał z izraelskim Hapoelem Berszewa 1-2. Nie milkną echa kompromitującej porażki Legii Warszawa z Borussią Dortmund 0-6 w pierwszym meczu grupowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Mięcieli, niegdyś piłkarz Legii, oraz Jerzy Dudek, były reprezentacyjny bramkarz, są zniesmaczeni postawą Legii. Sprowadzamy Rodowicza, który jest jedynym zawodnikiem, który może przytrzymać piłkę właśnie z takim zespołem i sadzamy go na ławkę. No to są takie wybory. No niestety trener dziwne decyzje podejmuje. Nie wiem skąd to się bierze. Może jest rzeczywiście zagubiony, nie wie co się dzieje, nie wie jak odnaleźć tą Legię, która powinna grać i tu jest problem. To, że przegrali, nie jestem zaskoczony. Nawet no 6-0, no gdzieś na pewno bardzo boli. Ale styl, w jakim Legia grała, to martwi. To, że wydolnościowo ktoś jest lepszy, siłowo jeszcze można zaakceptować, ale brak takiej ambicji, takiej złości piłkarskiej, bo nie było właśnie widać tej woli zaangażowania, ambicji nawet. Gra w obronie Legii to już było coś, co bardzo zastanawia. Do tego doszły znów kłopoty z kibicami Legii. Grupa około 170 osób staranowała jedną z bram i była bliska przedostania się do sektora zajmowanego przez kibiców Borussii. Wcześniej odpalano zabronione na stadionie race. Stadion Legii może zostać zamknięty dla kibiców na mecze z Realem Madryt i Sportingiem Lizbona. Doradca zarządu warszawskiej Legii Seweryn Dymowski. Zostały podjęte decyzje o 15 zakazach stadionowych, które mogą trwać do 2 lat dla osób, które dopuściły się naruszenia przepisów prawa, niezależnie od maksymalnego okresu obowiązywania tego środka, jaki przewiduje ustawa. Tak długo jak prezes Lesie Dorskiej będzie pełnił swoje funkcje, to osoby więcej na stadionie przy Łazienkowskiej się nie pojawią. W kolarskich mistrzostwach Europy walczono o medale w indywidualnej jeździe na czas na dystansie 45 km. Plumelec we Francji. Złoto wywalczył Hiszpan Jonathan Castroviejo-Viejo, a Marcin Białobłocki, na co dzień trenujący w Wielkiej Brytanii, najszybszy z polskich kolarzy, zajął 9. lokatę. Widocznie to nie był mój dzień. Nie wiem, co się stało, ale ja się źle czułem. Walczyłem sam z sobą, ale niestety to nie wystarczyło na dobry rezultat. Końcówka była bardzo wymagająca. Szczerze mówiąc, nie za bardzo dla mnie. No i wyszło jak wyszło.
We wcześniej rozegranej jeździe na czas kolarek na 25-kilometrowej trasie Mistrzostwa Europy zdobyła Holenderka Ellen van Dijk, a najszybsza z Polek Katarzyna Pawłowska była ósma. Polscy paraolimpijczycy zdobyli w igrzyskach w Rio de Janeiro kolejne medale. Kajakarze Jakub Tokarz złoty, a Kamila Kubas brązowy w wyścigu jedynek na 200 metrów. Rafał Wilk wczoraj złoty w jeździe indywidualnej na czas kolarzy ręcznych. Dziś wywalczył srebro w wyścigu ze startu wspólnego. Z kolei Karolina Kucharczyk cieszy się srebrnym krążkiem w skoku w dal aż 20. Michał Nalewajek, Dariusz Pender i Kamil Rząsa z brązowego w drużynie. Polscy paraolimpijczycy zdobyli już 29 medali, w tym 6 złotych, 14 srebrnych i 9 brązowych. Polskie Radio 24. W którym na zegarze? Dokładnie 10 minut po godzinie 23, a więc rozpoczęła się kolejna, ostatnia już godzina wieczoru z Polskim Radiem 24. Mariusz Gzyl, kłaniam się nisko raz jeszcze i chciałbym Państwa od razu zaprosić do wysłuchania audycji Nos Kleopatry. W Polskim Radiu 24 Nos Kleopatry. Dobry wieczór, Wiktor Świetlik. Kłaniam się w audycji Nos Kleopatry. Moimi gośćmi są profesor Jan Żaryn i doktor Tomasz Sommer. Dzień dobry. Będziemy pojutrze kolejna rocznica 17 września, daty, no, która stała się symbolem nie tylko wkroczenia wojsk sowieckich, jak to się mówi, a tak naprawdę agresji sowieckiej na ziemię polskie, ale właściwie stała się symbolem całego, no, całego ludobójstwa, okupacji, całego tego modelu kulturowego, który próbowali, czy antykulturowego, który próbowali tutaj wdrożyć Sowieci. I panowie, często to jest tak przedstawiane, jakby to był taki jakiś akt wyizolowany albo koncepcja, która stworzyła się ad hoc po pakcie Ribbentrop-Mołotow, czy wcześniej po Monachium, kiedy już to dyplomacja sowiecka wysyłała takie sygnały, że ten czwarty rozbiór Polski jest niemal pewny. Natomiast no, wiemy, że tak nie było i że to między innymi z publikacji doktora Sommera na temat operacji polskiej wcześniej przeprowadzanej przez NKWD, wiemy, że ta polityka miała jakieś tam rozmaite momenty, ale była dość konsekwentna. Czy tak jest faktycznie? I czy to, co się działo po 17 września, można uznać za kontynuację tego, co było wcześniej na terenach, które już znalazły się na terenach sowieckich? Został pan wywołany, panie Tomku, ale może ja zacznę. Panie profesorze. W takim razie, mianowicie, niewątpliwie mamy te dwie daty, które nam łączą się ze sobą, 1 września i 17 września, poprzedzone paktem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, pakt otwierający możliwość wykonania tych dwóch najazdów. Natomiast bez wątpienia każdy z najezdników ma własną historię. I tak samo jak możemy się pochylać nad konsekwencjami, którymi jest 1 września w kontekście polityki niemieckiej, pruskiej i sięgać do XVIII wieku co najmniej, tak bez wątpienia, no nie sięgajmy już do Rosji carskiej, ale bez wątpienia 17 września jest w jakiejś mierze kontynuacją planu, który zawalił się w sierpniu 1920 roku. To znaczy wówczas Związek jeszcze nie sowiecki, tylko Rosja bolszewicka znalazła się w sytuacji, w której uznał Lenin, że można dalej prowadzić rewolucję, sięgając w głąb kontynentu europejskiego. Marzyło się bolszewikom, że tym miękkim podbrzuszem wówczas, zaraz po zakończeniu I wojny światowej, są Niemcy i w związku z tym można tę rewolucję bez wątpienia przenieść na tamto terytorium, no ale stanęła po drodze Polska, która okazała się być takim fundamentem stabilizującym porządek europejski, jako Polska odrodzona i niepodległa, że nie dopuściła bolszewików w głąb kontynentu. I ta niewątpliwie polityka wobec Europy jest widoczna w perspektywie później 1939 roku, czyli zbliżania się... Nie miał żony, nie miał faceta, nie miał nic. Stalina, który chce wyciągnąć jak najwięcej od któregoś z potencjalnych partnerów. Z jednej strony Francja, Wielka Brytania, z drugiej strony Trzecia Rzesza.
To jest plan obliczony na powtórkę roku 20, tak. Tylko tym razem z nie ma się na kim wierzyć, na ze skutecznością. Trzecia Rzesza dała więcej w pakcie Ribbentrop-Mołotow, a w związku z tym idziemy w sojusz z Hitlerem i zagarniamy kolejny fragment terytorium europejskiego. Obok tego, ale i w tle, i oczywiście to dotyczy głównie pańskiego pytania, jest stosunek z kolei Sowietów od początku do Polaków, niezależnie i zależnie od tego, o czym rozmawiamy w kontekście wielkiej geopolityki sowieckiej czy bolszewickiej. I niewątpliwie to, o czym pan doktor Sommer między innymi pisał, przedtem profesor Iwanow i wielu innych, profesor Andrzej Nowak także, czyli ta operacja 1937 roku stanowiąca także konsekwencje pewnych wcześniejszych działań, operacja polska jest zbrodnią masową wykonaną przeciwko w sumie ofiar, o ile pamiętam, 110-111 tysięcy. Pan doktor na pewno to uściśli lepiej, ale ta operacja jest skierowana przeciwko polskiej mniejszości na terenie Związku Sowieckiego i wpisuje się szerzej w logikę dużo szerszą dotyczącą pacyfikacji wszystkich tych stron, które w latach 20. były z perspektywy Kremla bolszewickiego obtaczane pewnymi pseudoprzywilejami po to, żeby je wmontować w tworzącą się dopiero Rosję bolszewicką. Po roku 28 stalinowska Rosja bolszewicka, czyli Związek Sowiecki, zaczyna bardzo twardą politykę represyjną, między innymi poprzez kolektywizację, czy poprzez właśnie niszczenie odrębności narodowych, narodowościowych, etnicznych. My także padamy ofiarą, to znaczy Polacy tam się znajdują. To jest także współgrające na przykład z planem 6-letnim dotyczącym likwidacji ostatnich przejawów religianstwa, które rzeczywiście to plan w 30 latach zostaje zrealizowany, także na rok 39 w Związku Sowieckim nie ma poza dwoma nie dla obywateli Związku Sowieckiego istniejącymi kościołami, nie dla dyplomatów w Moskwie. A jak wiadomo, katolicyzm i polskość także dla Sowietów było to równoznaczne pojęcia. Stąd trzeba by widzieć tę perspektywę antypolską, sowiecką w kilku odsłonach. Z jednej strony rok 20, z drugiej strony element polityki sowieckiej wewnętrznej dotyczącej likwidacji tych wszystkich, którzy się w bolszewizmie nie zmieścili, a Polacy nie zmieścili się. To pytanie do Tomasza Sommera. Czy postrzegasz to tak, że rzeczywiście Polacy byli w jakiś sposób narodem negatywnie wybranym przez Stalina, że oni budzili większą awersję, stosunek do Polaków był inny niż do innych nacji. No, mówi się bardzo często o prostej rzeczy, złości Stalina za 20 rok, tak, i to osobistym resentymencie z tym związanym. Znaczy ja myślę, że to jest troszeczkę szerszy problem, bo problem polega na tym, że Związek Sowiecki był państwem w tych latach 30., gdzie jakby z jednej strony oczywiście cały czas trwała ta komunistyczna ideologia i próby jej eksportu, próby jej propagacji na zewnątrz, ale z drugiej strony w momencie, kiedy komuniści jakby ukrzepli na tej swojej władzy, to przyjęli stare wątki imperialistyczne z Rosji. I to, co zaobserwowaliśmy w sierpniu i potem we wrześniu 1939 roku, to było takie jakby wyjście górą tego elementu imperialnego. Innymi słowy, wiadomo było, że dojdzie do dogrywki po I wojnie światowej. Tym bardziej, że de facto konflikt światowy już trwał, bo przypominam, że atak Japonii na Chiny nastąpił na jesieni 1937 roku i Związek Sowiecki już był w ten konflikt w jakiś sposób zaangażowany. I wiadomo było, że dojdzie prędzej czy później do zderzenia Niemiec z imperialną Rosją, która w tym momencie miała kształt Związku Sowieckiego. Natomiast
od czasu do czasu też Rosjanie z Niemcami się byli w stanie w jakiś sposób porozumieć. I tutaj doszło do pewnego cofnięcia od tej koncepcji totalnego zderzenia, które zresztą Sowieci przedstawiali raczej w taki sposób, że to Niemcy ich zaatakują, co nastąpiło parę lat później. W propagandzie jakby tej sowieckiej przez ostatnie lata przed 1939 rokiem cały czas była przedstawiana taka koncepcja, że faszyści polsko-niemieccy, zwłaszcza niemiecko-polscy, lada moment zaatakują. I w tym momencie nagle oni troszeczkę zmienili ten ogólny trend, który w jakiś sposób się narzucał i potem zresztą do jego jakiejś realizacji doszło i zrobili powtórkę rozbiorów. Łącznie nawet z takim epizodem, że wprawdzie tam w pakcie Ribbentrop-Mołotow podzielili tą Polskę w określony sposób. Sowieci to oczywiście przyjęli taką linię propagandową, że to w ogóle tam Polski nie było, bo to była Ukraina i Białoruś pod polskim butem i kawałek Litwy pod polskim butem. Z tego wynikało zwrócenie tego fragmentu Litwy do Litwy na początku, tak? Ale pojechali troszeczkę dalej. Pojechali do granicy mniej więcej trzeciego rozbioru, a dopiero potem się cofnęli. Czyli jakby ta historia, która miała miejsce sto kilkadziesiąt lat wcześniej, powtórzyła się, tak? Czyli znowuż podział nastąpił na określonej granicy. Co więcej, też trwały potem te słynne dyskusje o Chełmszczyźnie, które trwały dużo, dużo wcześniej. I w tym sensie była to kontynuacja tej polityki antypolskiej, która wychodziła spoza jakby powstania Związku Sowieckiego. Czy Stalin był osobiście uprzedzony do Polaków? On oczywiście być może też był uprzedzony, ale jak się na przykład analizuje te działania, które dotyczyły operacji antypolskiej, to nazywam, bo operacja polska to jest pewnego rodzaju taki neologizm, bo jeżeli się mówi operacja polska, no to jest to raczej takie obojętne, albo wręcz nawet pozytywne troszeczkę, no bo coś się dzieje... Jakby nie patrzeć, dotyczyła Polaków, tego można i odmówić. No tak, ale to jest tak jak ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, tak? Czy tam, no to też jest takie omówienie historii dookoła, po prostu był mord na Żydach, tak? Lutobójstwo na Żydach. W każdym razie... No tak, używa się w tym przypadku, to rzeczywiście to jest bardzo celna uwaga, bo trochę jest tak, że historiografia przejmuje eufemizm tak, używany przez zbrodniarzy. Tak, i kształtuje rozumowanie też, tak? No, ale wiadomo, że chodzi o cytat, a treść jest inna. No tak, no, ale nie wszyscy to muszą wiedzieć, tak? Bo jeżeli logikę, ktoś był... Prawda historyczna na swoje. Jak ktoś był pozbawiony kontekstu, ja tak bym się powiedział, to operacja okay. Polska, może być Polska, niemiecka, hiszpańska, z różnicą. No, ale wiemy, że nie o budowę w szkół chodziło, tylko masowe wysiedlenie i mord. Ale ten jeden wątek tylko dajmy skończyć. Otóż, jak się bada tą operację antypolską w porównaniu z innymi operacjami narodowościowymi, które też miały miejsce, to poraża to, że w przypadku tych innych narodowości skala tych mordów jest dużo, dużo mniejsza. No, i z czego to wynika? No, wynika to jednak z decyzji niekoniecznie samej góry. Te decyzje, że akurat Polaków trzeba potraktować ostrzej, wynikają z decyzji średniego szczebla, a nawet z decyzji niskiego szczebla. To przypomnijmy na chwilę jeszcze, mówimy cały czas na razie o 37 roku. O 37 roku. A dlaczego ci ludzie decydowali, że na przykład Niemców, no dobrze, troszkę przetrzepiemy, ale niekoniecznie tak intensywnie, Łotyszy, dobra, paru złapiemy, ale no wszystkich nie, a akurat Polaków tak? No to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Ewidentnie istniała pewnego rodzaju fala zgodności tych służb, które wykonywały tę operację antypolską, czyli krótko mówiąc mordowały Polaków, co do pryncypiów. Te pryncypia w jakiś sposób się ukształtowały, że Polaków trzeba zniszczyć. Nie było to ostro zadekretowane, że tak, Polacy są gorsi od Niemców. Wręcz przeciwnie, nawet wydawałoby się, że jak się czyta prawdę z tego 37 roku, 38 roku, to o tych Polakach się praktycznie nie pisze. Pisze się o Niemcach, że są bardzo źli i tak dalej, i tak dalej. O Japończykach, że są okropni. O Hiszpanach, bo tam była wojna domowa w Hiszpanii. Ale był jakiś trend, także wydaje mi się, że ta operacja i ta antypolskość wypływała poza czasy komunistyczne i wypływała poza tą akurat sytuację, która miała swój jakiś tam wąski kontekst historyczny. A na ile, czy można tylko ustosunkować się krótko do tej wypowiedzi pana Zomera, bo bardzo. Chciałbym dwa wątki szczególnie podkreślić. Mianowicie pierwszy to bez wątpienia wielowariantowość polityki imperialnej sowieckiej,
Ta wariantowość jest pewnym kluczem do zrozumienia poczynań Stalina. Jest to niewątpliwie polityka oparta na dobrej znajomości także swojego poprzednika, to znaczy carskiej dyplomacji. I którą Stalin studiował bardzo dogłębnie. Tak jest i nie jest to w związku z tym wynik jakiegoś tylko i wyłącznie komunistycznego wychowania, tylko właśnie tego imperialnego wewnątrz Rosji tkwiącego. I tu elementem tego, tej wielowariantowości, warto o tym wspomnieć, myślę, jest to, co w 1939 roku marzy się Stalinowi, to znaczy powtórka roku 1914, a zatem w przyszłości 1918. To znaczy imperializmy zachodnie, kapitalistyczne, połamią sobie wzajemnie kości, a my będziemy beneficjentami tego niesienia pokoju robotniczego, w którym będziemy z czerwoną flagą przewodzić. I to jest też myślenie związane, no jak wszystko w polityce, z próbą analizy przeszłości, ale także z wyniesieniem pewnego jednoznacznego nowu, które niesie Stalin swoją polityką. I druga rzecz w kontekście wypowiedzi pana doktora, bardzo cenna, dotycząca właśnie tej antypolskości na terenie Związku Sowieckiego, której przejawem jest rok 1937 jako no, także wypędzenia do Kazachstanu, prawda, te 80 tysięcy Polaków, którzy tam się znaleźli, nie wszyscy zostali wymordowani, część została wysiedlona, prawda? No tu jeśli mogę wtrącić, tylko w innym czasie. Bo to, rok wcześniej było dynamika, dokładnie dynamika w przypadku Żydów, najpierw tak grabienie jest, sklepów, rzucanie kamieniami, tak, potem wypędzenie, a na koniec mordu. Tak jest, tak więc właśnie do tego nawiązuje i niewątpliwie można powiedzieć, że jest to w jakiejś mierze wynik spojrzenia na Polaków w Związku Sowieckim indywidualnie, tak jak podkreśla to pan doktor, chociaż ja tutaj nie do końca się z panem zgadzam, ale indywidualizm jest, dlatego że Dzierżyński i Martlew, czyli te dwie podrepubliki, które się nie udały, bo się Polacy do nich nie dostosowali mentalnie, prawda? Pozostali przy katolicyzmie, nie chcieli wejść w bezbożnictwo i stawać się masowo, że tak powiem, współtwórcami bolszewickiego społeczeństwa, spowodowało ich indywidualne potraktowanie. Ale równocześnie podkreślam, że jednak no, co najmniej 6 milionów Ukraińców w wyniku kolektywizacji zginęło. W związku z tym to nie jest też to, żeby Polacy byli tam traktowani jakoś wyjątkowo. I nawiązuję na końcu tej mojej części wypowiedzi do tego pierwszego, fundamentalnego moim zdaniem zdania dotyczącego wielowariantowości w widzeniu w politycznym ówczesnej sowieckiej Rosji Stalina. Mianowicie Polacy byli do wymordowania, ale podobnie jak wszystkie inne z ponad 100 narodowości znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego, byli nieodzownym elementem bolszewizacji Europy i świata. To nie mogło być tak, że Stalin mógł sobie pozwolić na wymordowanie wszystkich. Bo nie chodziło o 100% ekstremizm. Ale nie, tu chodzi o bardzo konkretne rzeczy. Tu chodzi o to, że spójrzmy na rok 1944 i na wchodzenie Sowietów na teren Polski. Ci, którzy wchodzą jako NKWD-ści, jako później oficerowie informacji wojskowej, jako bolszewicy, którzy znajdą się w Wojsku Polskim, którzy będą tymi pełniącymi obowiązki Polaków, to są źle mówiący po polsku, ale to są bardzo często Sowieci pochodzenia polskiego, którzy weszli w bolszewizm, stworzyli sobie warunki do kariery wojskowej, politycznej, sędziowskiej, prokuratorskiej, różnych i oni byli nieodzownym elementem do bolszewizowania dalszych części kontynentu. Oczywiście Stalin nie wiedział, jak będzie to przebiegało w roku 1944-1945 i w następnych, ale przygotowywał kadry tak, że w gruncie rzeczy nie było takiej nacji, która byłaby no, uwolniona od obowiązku permanentnej rewolucji. Czyli ta wielowariantowość cały czas była skierowana na imperializm, kontynuacja Rosji carskiej i na imperializm, kontynuacja planu trockiego. Na tym polegał w pewnym sensie ten geniusz politycznego zła, które tkwiło w głowie Stalina. No ja tutaj mam oczywiście troszeczkę inną opcję rozumienia tej sytuacji, bo jednak z Polakami sytuacja była o tyle wyjątkowa, że nawet strukturę polityczną, komunistyczną przecież w 1937 roku Stalin zlikwidował i to starł ją z powierzchni ziemi, czyli bo skąd my w ogóle się dowiedzieliśmy o operacji Polski? To zupełnie inna historia. To nie jest zupełnie, to jest dokładnie ta sama historia. To dlaczego zginęli, dlaczego zostało zlikwidowane KPP? Dlatego, bo to była komunistyczna partia Polski.
To było zrobione tuż przed operacją antypolską. Gro rozstrzeliwań tych ludzi to jest czerwiec, lipiec, a potem już większość, cała reszta została wrzucona już po prostu w operację antypolską. Także mieliśmy taki paradoks, że komuniści, którzy byli w Komunistycznej Partii Polskiej, Polski utrzymywani przez lata, przywożeni, uciekający z Polski, nagle się okazali ludźmi do odstrzału, co jeszcze jakby pogłębia komplikacje tej sytuacji, że to byli w większości Żydzi. Ale oni nie zginęli jako Żydzi, nie zginęli jako komuniści, tylko zginęli jako Polacy. Zaraz wrócimy do tego i do innych wątków, a także do samego dnia 17 września. Ze mną są profesor Jan Żaryn, dr Tomasz Zomer. Ja nazywam się Wiktor Świetlik. Za chwilę wracamy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 23.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przyjął ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Paula Jonesa. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z główną debatą 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbędzie się od 20 do 30 września w Nowym Jorku. W sesji weźmie udział polska delegacja pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie było też okazją do przedyskutowania zagadnień związanych z